Witam Państwa na kolejnej zajawce. Dzisiaj mamy film, który jest praktycznie pytaniem do geodezji. W ogóle trzeba się zastanowić, dlaczego takie pytanie zostało zadane. I ta wstawka ma właśnie taki cel. Dlaczego to pytanie się zadaje? Swojego czasu, jak chciałem, jakby przedstawiałem 3 lata temu całe dowody niebocentryzmu, no to akurat w ciągu tych 3 lat to trzeba było w końcu dojść do wniosku, czy tak naprawdę Układ Słoneczny, czy płaska Ziemia ma jakieś dowody geodezyjne. No, słuchajcie, jak to wygląda w praktyce, no to już wiecie, że takich dowodów nie ma, bo ponieważ oficjalna geodezja opiera się tylko i wyłącznie na założeniu. To już wiemy z poprzednich zajawek, ponieważ no, to już kolejny film z cyklu geodezji. Co jest ciekawe, geodezja jest taką dziedziną, ta niebocentryczna, jest taką dziedziną, która pokazuje właściwy kształt Ziemi, że żyjemy w kuli. Mało tego, wszyscy oponenci starają się tej geodezji pozbyć. Najczęściej mówią, że ja nie jestem geodetą i tak dalej. No dobrze, w porządku. On jest na przykład fizykiem, inny tam zajmuje się astronomią. No ale generalnie geodezji, na temat geodezji nie chcą dyskutować. Dlaczego najlepiej się pozbyć problemu? To jest generalna zasada sofistyki, że na tematy, na które się nie ma dowodów, to się nie dyskutuje. Albo przynajmniej pozorowanych dowodów. Nie ma się nic. Oczywiście, słuchajcie, w ciągu 3 lat to zawsze obserwowałem całą adwokaturę diabła, jak oni reagują na argumenty. Słuchajcie, generalnie obserwować oponentów to jest dość dobra sztuka, bo powiem wam, że jak 3 lata temu zaczynałem tak zwaną Ziemię pustą w środku, czyli żyjemy na zewnątrz, że Ziemia pusta, bo jest taki pogląd operowany przez, lansowany przez niektórych, na który specjalnie nikt tam nie reaguje. Natomiast myśmy stwierdzili, że no puścimy to na ogólnopolskie forum biblijne, no i zobaczymy, jak będą reagować, nie? No zobaczymy, jaka będzie reakcja. No to jak się rzucili wszyscy, no to już my tam zrobili post tego, no i jedziemy z tym tematem, a tu się wszyscy rzucają jak psy do gardła. Rzucali się, ale słuchajcie, najważniejsze co było? Po co oni się tak rzucali? No przecież to jest taki temat, gdzie nikt specjalnie, no tego jest dość pełno w internecie, ta pusta ziemia. Nie niebocentyzm, tylko pusta ziemia. A więc no nie ma takiego tematu, dlaczego oni się rzucali? Bo jeżeli przedstawiasz ten temat pustej ziemi, to siłą rzeczy automatycznie, prędzej czy później natkniesz się na niebocentryzm, że my żyjemy w środku ziemi, a nie, że ona jest pusta w środku. Zresztą na pustą ziemię w środku to jest bardzo prosty argument, taki no, można być fizyczny, a więc jeżeli ona jest pusta, a więc nie ma masy, a więc jak nie ma masy, to gdzie tam jest grawitacja i tak dalej, inne rzeczy. Ale to jest powiedzmy pryszcz, to jest nieistotna sprawa tutaj w temacie geodezji. Ale co jest ciekawe, zawsze ta reakcja oponentów jest najciekawsza. Ona jest praktycznie tutaj, jeżeli ktoś orientuje się tak, popatrzy, aha, ten tak, ten to, ten tamto i tak dalej, to praktycznie człowieka naprowadzi na prawdę, ponieważ no, najważniejsze nie, jest to z tego wszystkiego, że nieważne co oni powiedzą, tylko najważniejsze to, czego oni nie powiedzą. Ale to jest też taki jakiś szczegół, powiedzmy, doświadczalny, który miałem okazję testować przez 3 lata i nadal testuję. Osobiście w ogóle uważam, że dyskusja na temat niebocentryzmu na zasadzie, powiedzmy, ja się z tym nie zgadzam, czyli ktoś tam się nie zgadza, bo tak, czy trzeba go tam przekonywać, nie ma większego sensu, to jest to strata czasu. Ponieważ no, temat został tak przedstawiony, że już po prostu palca nie włożysz. Niektórzy jeszcze mają już nadzieję i szansę, że no w optyce coś tutaj mogło popływać. No ale niestety, jeżeli ktoś chce dyskutować, no to musi się i znać i na geodezji, i na optyce. Siłą rzeczy. No ale kto powiedział, no, że trzeba się znać na jednym i na drugim?
jeżeli ktoś, kogoś to naprawdę interesuje, to bierze laser i jedzie nad jezioro, nad jakiś tam, no minimum trzeba 2 kilometry i tak dalej. I sobie to sprawdza, czyli zwykły Kowalski może sobie to sprawdzić. On nawet nie musi się znać na tym czy na tamtym, ale sobie to wszystko sprawdzi. A więc tutaj nie ma takiego aż wielkiego problemu. Ale co jest najciekawsze? Minęło 3 lata. Czy oponenci zrobili takie doświadczenie? Nie. No nie zrobili. Dlaczego nie zrobili? No, słuchajcie, zrobić takie coś i skłamać, to nie jest taka prosta sprawa. Poza tym zawsze agenci wpływu w internecie mają to do siebie, że mogą sobie popisać w komentarzach. Coś tam pokombinować, porobił film jakiś tam manipulacyjny. No i w ten sposób taki zwykły Kowalski siedzi sobie przed komputerem i jemu się tutaj ściemę wciska po to, żeby no, Kowalski był w takim stanie, on nie wie. O, najważniejsze, on tam nie wie, jemu to jest obojętne, on może nawet na Księżycu mieszkać. No są takie już poglądy. A więc widzimy, jak to wszystko wygląda. Czyli tutaj tutaj ta kwestia jest bardzo ważna. A więc niebocentryzm, cała zasługa niebocentryzmu polega na tym, że można samemu zrobić doświadczenie. Doświadczenia. Poza tym no, w internecie z tych linków wszystkie tutaj, które no, będą podane do opisu, to jest szereg po prostu no, już takich dowodów naukowych, to, i też optycznych, które można wykonać. I jako dowód na przykład jak promień świetlny biegnie i tak dalej, nie? Czy w górę, czy w dół, czy na boki i tak dalej. Jeżeli chodzi o te 3 lata, to oponenci, co oni zrobili? Oni praktycznie zrobili 2 doświadczenia. Jedno z niwelatorem, zrobili zdjęcie z niwelatora. No dobra, niekompletne. Zresztą takie coś jak kwestie, to będzie jeszcze oddzielny film na ten temat tego zdjęcia słynnego, ponieważ ja zrobiłem nad morzem cały film, ale również też robiłem zdjęcia z wypoziomowaną kamerą, no i wyszły niezłe klocki, ale to już powiedzmy będzie w swoistych filmach dalszych. Co jeszcze jest bardzo ciekawe, czyli to jest tak, jedno doświadczenie zrobili, drugie zrobili doświadczenie, gdzie obrócili kamerą w prawą stronę. O, w prawą stronę. Znaczy, czy w prawo, czy w lewo, ale powiedzmy, położyli ją na bok, zrobili zdjęcie, no i obraz się przesunął w bok. No i teraz, no tak, ale co by było, gdyby obrócili w drugą stronę i też by zrobili. No, ale to już, słuchajcie, też nie uprzedzam faktów, to będzie w kolejnych jakichś tam filmach. Generalnie wiedzmy tyle, że w czwartki zawsze będzie właśnie taka wstawka niebocentryzmu, która nam będzie o tym mówić. Jeżeli chodzi o te doświadczenia oponentów, no to żadne z nich nie udowadniało, że żyjemy na zewnątrz Ziemi. Jeżeli chodzi jeszcze o sprawy tego doświadczenia z 1897 roku, to doświadczenie jeszcze bardziej zdradza prawdziwe wymiary Ziemi. One są od poziomu morza do poziomu morza wewnątrz. One są właśnie rozciągnięte na 147 km. To tam było podane w milach, ja to przeliczyłem na mile i taką, czyli to jest mila lądowa i mila morska. To mi wyszło 147 km na średnicy, taka różnica między danymi oficjalnymi. Ale mnie to wcale nie dziwi. Bo jeżeli mówimy tutaj o geodezji, to właśnie trzeba było trochę tą wymiary Ziemi zmniejszyć, żeby to pasowało do map. Jeżeli w przyszłości, powiedzmy, zanurzę się w ten temat jeszcze bardziej, to ja zrobię film właśnie, na czym polega ten przekręt właśnie z wymiarami Ziemi. Średnio bierze się do wymiaru, do obliczeń 6371 km, to jest promień Ziemi. Natomiast to doświadczenie znaczy pokazało jakby no, troszkę większą średnicę Ziemi, o w ten sposób. I to tutaj też austriacki fizyk, dr Braun, on też właśnie na to zwrócił uwagę, ale on się zajął zupełnie innymi rzeczami. On się zajmował tak zwanym wzorem na niebocentryzm. Wiecie co, ja wam powiem taką rzecz. Ja nigdy z tego wzoru
nie korzystałem, nigdy go nie podawałem. I to z tego powodu, że on był całkowicie niepotrzebny. Mało tego, często zadajecie pytanie, że jakie macie wzory fizyczne, inne i tak dalej, bo jednak fizyka to wszystko tutaj najlepiej udowadnia, że żyjemy na zewnątrz Ziemi. No niestety, kiedy ma się geodezję właściwą, to dopiero możemy wstawić właściwą fizykę. Czyli podstawy, ci, którzy tak mówią, że no fizyka to to, ona jest na jakichś podstawach, ona się opiera na jakichś założeniach. A więc jak jest założeniem życia na kuli, no to później ta fizyka gdzieś tam musi być dziurawa. I dlatego dzisiejszą oficjalną fizykę się kwestionuje. Natomiast jeżeli ma się to właściwą geodezję, to wtedy i fizyka inaczej wygląda. Ale to jest jeszcze nie koniec, żyjemy w kuli. No to jeszcze do podstawy fizyki musi być, do tak zwanych systemów inercjalnych, nieinercjalnych, musi być uwzględniona szklana linia Karmana na 100 km nad naszymi głowami i obrotowe niebo. A więc zupełnie inne podstawy fizyki. Proszę tutaj nie myśleć, że ja kwestionuję oficjalną fizykę w tym sensie, że kwestionuję dla samego kwestionowania. Przecież mamy kamery, mamy internet, a więc część tej fizyki jest wykorzystana w sposób praktyczny. A natomiast w takiej dziedzinie jak astronomia i kosmologia, to tu się zaczynają schody. Ale dlaczego się zaczynają schody? Schody się dlatego zaczynają, bo trzeba ukryć niebocentryzm, a więc tutaj się kombinuje. I ta kombinacja jest no, tematem wielu kontrowersji, które mamy w internecie. I poza tym jeszcze mamy coś takiego jak pojęcie teorii. No właśnie, dlaczego nie ma pojęcia prawdy, tylko jest teoria? Proszę zwrócić uwagę, że słowo teoria jest zawsze określeniem bezwzględnym. To jest teoria. To jest tak zwane określenie bardzo bezpieczne. Ale gdzie jest prawda? Już jej nie ma. Co? Wyparowała? A więc przyzwyczaja się społeczeństwo do pojęcia tak zwanej teorii. Ale nie do pojęcia prawdy, czyli coś jest, co jest na pewno. A więc tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o, wracając to tak powiedzmy, tutaj przepłynąłem przez te pytania, czy te pytania widzów, no w sumie muszę wam podziękować, nawet oponentom, że właśnie w ten sposób, w jakiś sposób no, dostarczają argumentacji, jakby powodują, że ja bardziej wnikam w temat. Tutaj mi się czasami zarzuca takie rzeczy, że ja no, nie przyjmuję jakichś tam kontrargumentów. W porządku. Słuchajcie, no to dajcie mi argument geodezyjny, że żyjemy na zewnątrz Ziemi albo na płaskiej Ziemi. A, jeszcze tutaj już mówimy o płaskiej Ziemi. No to płaska Ziemia też nie ma dowodu geodezyjnego. Płaska Ziemia też się opiera na zjawiskach optycznych, no i interpretuje po swojemu. Natomiast jeżeli by na przykład ktoś dostarczył taki dowód laserowy, że tak jest, no proszę bardzo, więc niech dostarcza. Żaden problem. Ale tego nie zrobiono przez 3 lata. Mieli okazję, nie zrobili. Ale dyskutować, no można, słuchajcie. Dyskutować można, siedzieć pod nikiem też można, jaki problem. Popychać pierdoły tam można też. Wyzywać też można. Niektórzy nawet boją się podać nazwiska, kiedy już wyzywają nawet w filmach. Ale już to jest oddzielny temat. To jest tak zwane, jak to się mówi, przeminęło z wiatrem. Widzicie, teraz taka wyszło słońce. Wcześniej było już, powiedzmy, jak zaczynałem kręcić, to już to był wiatr i pochmurno. Teraz już jest słońce i to rzeczywiście przeminęło z wiatrem. Także podsumowując, jeżeli będzie kwestia wymiarów Ziemi, tego doświadczenia jeszcze, powiedzmy, jakaś analiza, to zrobię w przyszłości film. Do tego czasu będę teraz ciągnął po tym filmie, będę ciągnął kwestię całą serię wstawek do filmów historycznych. One były porzucane na kanale Niebocentryzm. Ja je po prostu poukładam i teraz będzie jeden ciąg. NC tam i tak dalej, numeracja, nie? Dlaczego? Ponieważ historia niebocentryzmu jest poparta artefaktami. I to są bardzo wyraźne artefakty, niedwuznaczne. Natomiast jeżeli chodzi o artefakty, ani płaska Ziemia, ani Układ Słoneczny nie mają takich artefaktów.
Oczywiście zawsze się można przyjrzeć, powiedzmy, tym czy tym artefaktom, czy coś świadczy o tym i tak dalej, nie? Ale to już nie uprzedzam faktów. Ja zapraszam do tego filmu, który będzie po tej zajawce. Trochę się nagadałem, ale czasami trzeba. I na zakończenie dziękuję wszystkim za uwagę. Znad Zalewu Kluczborskiego, Mariusz Czyteński. Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy jedno pytanie. Tak treścią filmu będzie jedno pytanie, które dość skutecznie likwiduje wszelką dyskusję na temat niebocentyzmu, czy on jest, czy go nie ma, czy argumentacja jest dobra, czy jest zła i tak dalej. Zanim przejdę do tego pytania, bo praktycznie ono jest jedno, chociaż praktycznie tutaj wyjdzie nam kilka tych pytań, to jednak musimy coś powiedzieć szerzej na ten temat, ponieważ to pytanie dość skutecznie blokuje wszelkie dyskusje. Mało tego, czasami tutaj mi zadają różne pytania. Niektórzy się nie zgadzają. W sumie tych komentarzy trochę jest, jak zdążyłem zauważyć, ale to świadczy o bardzo dużej oglądalności filmów, jak i dużym zainteresowaniu. Otóż chcę tak powiedzieć tutaj na rozruch, że udzieliłem parę wywiadów w ciągu ostatniego półrocza i to spowodowało, że szereg tych wywiadów zostało umieszczonych na kanałach tak zwanych niezależnych, które się tam zajmują różnymi innymi rzeczami i po prostu to poszło jako ciekawostka w takich kanałach sensacyjnych. No i oczywiście efekt jest, wiadomo, ogromny. Dlatego bardzo dużo już ludzi wie o niebocentryzmie. Zresztą niebocentryzm już prowadzę od 2 lat, no i mogę powiedzieć, że to pytanie, które za chwilę zadam, jest tak skuteczne, że zamknie każdemu oponentowi usta. Praktycznie dalsza dyskusja na temat, czy jest niebocentryzm, czy argumentacja, praktycznie nie ma sensu. To jest nie tylko jedno to pytanie, ale to jest też kilka pytań, bo w sumie ten film będzie jakby tutaj jednym, to jest jedno pytanie, będzie następny film, znaczy następne filmy i tam wyjdzie następne pytanie. W sumie zadaję 2 pytania, ale dzisiaj poświęcimy tylko jednemu. Jest to takie pytanie. Jaki jest dowód geodezyjny, naukowy, bo ja dlatego zwracam uwagę na naukę, ponieważ pojawili się tacy oponenci, którzy już tutaj chcą budować z powrotem tą ścianę autorytetów. Że żyjemy na zewnątrz Ziemi, albo żyjemy na płaskiej Ziemi. Bardzo ważne. Czy jest dowód geodezyjny? Jeżeli go nie ma, no to o czym to chcemy rozmawiać? Mało tego, niebocentryzm to ma. Właśnie jest. Mało tego, niebocentryzm jeszcze ma to do siebie, że ostatnimi czasy chłopaki latają po jeziorach z pontonami, laserami i wystarczy 2-kilometrowy odcinek jeziora, jakiegoś od brzegu do brzegu, no i wystarczy to laserem udowodnić, gdzie żyjemy. Że żyjemy w środku Ziemi. Ale oponenci się z tym nie zgadzają. Oczywiście mają prawo. Nie ma problemu. Tylko na czym polega dyskusja. Albo masz dowody, albo ich nie masz. I dlatego to pytanie. Czy jest dowód geodezyjny dla Ziemi zewnętrznej, dla Układu Słonecznego, czy dla płaskiej Ziemi? Mało tego. Powstaje następne pytanie. Jeżeli kwestia laseru przy dzisiejszej technologii to jest pryszcz, a od 2 lat prowadzi się dyskusje, robi się filmy, no to pytanie, dlaczego wszyscy oponenci jeszcze tego nie zrobili? Przecież co za problem pojechać z laserem nad jezioro? Od razu by kwestia wyszła z szydło, z worka, gdzie żyjemy. I zaraz by każdy swoją tezę udowodnił. Ale pytanie, dlaczego tego nie zrobiono? To jest właśnie pytanie do Państwa. Dlaczego tego nie zrobiono? Przecież można było to zrobić. Niebocentrycy to robią. Mało tego. Podobno się ustawiła kolejka tych, którzy chcą z laserem jechać na jezioro. Po tym filmie
To się pojawiło o Zalewie Zegrzyńskim. No. To mamy taką, no zobaczymy, powiedzmy, czy się tam ujawnią, nie ujawnią i tak dalej. To jest nieistotna sprawa. W każdym razie ktoś tam chce. Jak dotąd kilka zafiksowano takich wydarzeń i one są sfilmowane na kanale, gdzie ten film się pojawi. Zwróćmy uwagę jeszcze na jeden taki szczegół. Dlaczego jest taki ogrom różnych filmów? Zwolenników płaskiej ziemi, zwolenników ziemi zewnętrznej. Ich jest wręcz kilkadziesiąt w internecie. Teraz ostatnio zwolennicy płaskiej ziemi to wręcz zasypali internet, szczególnie ci anglojęzyczni. Zasypali internet filmami, to się tłumaczy później na język polski, się zawala ten internet. Dlaczego się to robi? Po to, żeby ukryć brak dowodu geodezyjnego, że żyjemy na zewnątrz Ziemi albo na płaskiej Ziemi. To jest bardzo prosta kwestia. Można to sobie samemu zrobić, jak ktoś chce. I w tym momencie wszystkie tego typu filmy stają się jedną wielką dezinformacją. Owszem, ta dezinformacja ma taką pewną cechę, jak pozorna logika. Otóż no, większość ludzi nie zna się na geodezji, na różnych kwestiach optycznych i tak dalej, więc można im zawsze wmówić, że no, to wygląda jak logika. No tak, ale to jest tylko logika pozorna. Jakie są dowody? Pozorna logika zawsze jest pozorna i ona nigdy nie będzie dowodem. Dowód jest zawsze jednoznaczny. Drugim takim elementem dezinformacyjnym, jak już mówimy tutaj o tym pytaniu, które jakby po to się robi te filmy, żeby właśnie to wszystko ukryć, jest wyjaśnienie zjawiska. Jest pełno zjawisk, no i wyjaśniają. Jedni tak, drudzy tak, się nie. Ale gdzie jest dowód jednoznaczny, że to wyjaśnienie jest prawdziwe, że wyjaśnienie idzie w dobrym kierunku? No tego nie ma. No i słuchajcie, na tym polega cały wist, żeby brak odpowiedzi na to pytanie ukryć. Czyli to jest tak zwana zasada kubła na śmieci. Kiedyś mi taki znajomy opowiedział, jak w internecie, jak to tam wszystko wygląda, i on dał takie piękne takie porównanie. On mi powiedział tak: słuchaj, wyobraź sobie kubę na śmieci. No i w tym kubę na śmieci, co on jest taki pełny? No ale w tym kubę na śmieci, co jest najbardziej widoczne? Wiecie co? To, co jest na wierzchu. A po co zawalasz tymi śmieciami? Zawalasz to proste pytanie. Jaki jest dowód geodezyjny, że żyjemy na zewnątrz Ziemi albo na płaskiej Ziemi? Dziękuję. To wszystko. Na razie. A Państwo sobie proszę odpowiedzieć.